Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Przeżywamy w Toruniu rekolekcje z ojcem Józefem Witko. Uzdrawiająca moc przebaczenia i ojcu Józefowi towarzyszy, zresztą pierwszy raz, świecki ewangelizator, pan Grzegorz Bacik, którego bardzo serdecznie witamy w naszym plenerowym studio. Pan Grzegorz zajmuje się taką trudną tematyką, ale bardzo miłosierną, pomocą osobom dotkniętym przez różnorodne formy zniewolenia duchowego. No i cóż, panie Grzegorzu, w tej materii ja jestem w stanie zrozumieć, że czasy są złe, że świat jest zły i że wiele osób pada ofiarą złego ducha, ale trudno jest mi zrozumieć to, że to dzieje się też w życiu wielu chrześcijan. Z czego to może wynikać? Chodzą do kościoła, przyjmują sakramenty, w jaki sposób się modlą? Jak to rozumieć, panie Grzegorzu? Powiem tak, świat jest dobry. Świat jest dobry, jest stworzony przez Boga. Wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Natomiast człowiek niestety ulega działaniu złego ducha. Złego ducha, który człowiekowi próbuje pokazać, że człowiek może stać się Bogiem. Tak jak szatan, tak jak Lucyfer odszedł od Boga, dlatego że to chciał wyrównać Boga. Zapatrzył się w siebie, pycha spowodowała, że porzucił Boga. I po prostu wybrał piekło, wybrał nienawiść. Teraz diabeł próbuje zrobić to samo z ludźmi, czyli próbuje ludziom wmówić w taki podstępny sposób, bardzo perfekcyjny sposób, że też jesteśmy doskonali, jesteśmy dobrzy, prawda? Ludzie chodzą do kościoła, ludzie często się modlą, ale tak naprawdę często zapominają, kim jest Bóg, kim są dla Boga, kim są w stosunku do Boga. Zapominają o tym, że Bóg jest ich ojcem, że oni są dziećmi Boga, ale Boga nie zastąpią. Boga nie zastąpią. Zaczynają szukać coraz więcej. Człowiek, który zaczyna kierować się pychą, zaczyna żyć pychą, chce zdobywać coraz więcej. I wtedy wchodzą właśnie złe duchy. Dają takie możliwości. Dają możliwości poprzez okultyzm, poprzez magię. Człowiek, wchodząc w magię, w okultyzm, zaczyna zauważać, że nagle dysponuje jakąś siłą. Zaczyna uzdrawiać, zaczyna przepowiadać przyszłość. Zaczyna mówić o przeszłości, prawda? Zaczyna nawiązywać jakieś relacje z duchami, z jakimiś energiami, rzekomymi energiami, które uzdrawiają. Człowieka to wciąga. Człowiek się zastanawia nad tym, że po pierwsze za tym właśnie stoją złe duchy, bo tylko one stoją za tymi wszystkimi dziedzinami. I człowiek się nie zastanawia nad tym, że często właśnie w ten sposób zdradza Boga. Tak jak Stary Testament mówi, że uprawianie okultyzmu, magii jest nierządem z obcymi bożkami, z demonami. Czyli jest po prostu zdradą Boga. I w tym momencie człowiek Boga zostawia. Bóg się na człowieka nie obraża. Bóg człowieka nie odrzuca. Nigdy Pan Bóg człowieka nie odrzuci. Natomiast człowiek sam Boga zostawia. Mówi się, taka jest prawda. Papież Jan Paweł II powiedział, że potępienie nigdy nie pochodzi od Boga. Potępienie nigdy nie pochodzi od Boga. Potępienie jest wyborem świadomym człowieka. I człowiek, który właśnie zaczyna się zwracać do tych obcych bożków, czyli do energii, do magii, czyli siłą rzeczy do złych duchów, do demonów, automatycznie zaczyna Boga, przestaje Boga widzieć, odwraca się do Boga plecami, zwraca się do tych swoich bożków. Jeżeli to zaczyna się dziać w naszym życiu, Bóg zaczyna dla nas być przeszkodą. Zaczynamy Boga nienawidzieć. To prowadzi do zrywania właśnie więzi z Bogiem i to może doprowadzić do potępienia, czyli do całkowitego odrzucania Boga. Stąd właśnie taki duży rozwój okultyzmu, magii, który daje człowiekowi poczucie jakiejś wyższości, czegoś lepszego. Ale coś dzieje się w tym człowieku, o którym mówimy, człowieku X, który jest w kościele, prowadzi życie duchowe jakieś tam na jakimś poziomie, życie modlitewne, że jednak pada ofiarą tych różnych macek kultystycznych. Gdyby miał dobrą relację z Bogiem, gdyby wiedział, kim on jest dla Boga, kim Bóg jest dla niego, prawdopodobnie problem nie istniał, więc jak na to patrzeć? Tak, no to jest taki, w sumie dotykamy takiego największego problemu w naszej wierze, w naszej relacji w ogóle z Bogiem, w naszej tej, tak nazwijmy to brzydko może, relacji ze złymi duchami. Tak jak Pan powiedział, człowiek, który ma świadomość obecności Boga, który ma świadomość, kim jest Bóg, ma zaufanie do Jezusa, nie boi się tych macek okultystycznych. Demony nie mają do człowieka dostępu.
One po prostu nie mogą nam nic zrobić, jeżeli z nami jest Bóg. Bóg jest z nami zawsze. Z tym, że Bóg różni się od złych duchów w bardzo zasadniczy sposób. Czym? Między innymi tym, że szanuje naszą wolność. I teraz Pan Bóg w nasze życie wchodzi w taki sposób, na jaki my Mu pozwolimy. Prawda? Szanuje naszą wolność. Złe duchy robią to zupełnie odwrotnie. Czyli one korzystają z każdej okazji, żeby w to życie wejść. Nawet nie potrzebują naszej świadomości, że one są obecne w naszym życiu. I teraz człowiek, jeżeli zaczyna bać się złych duchów, zaczyna bać się okultyzmu, są ludzie, którzy doszukują się wszędzie obecności złego ducha, po prostu panicznie się boją tych złych duchów, pokazują automatycznie tym istotom, że nie ufają Bogu, że Bóg nie jest dla nich wszechmocny, że Bóg nie zapewnia człowiekowi bezpieczeństwa, bardziej jakby ufają mocy złego ducha niż Boga. I wtedy złe duchy dostają prawo. Mówi się, że złe duchy mają tyle siły w uderzaniu w człowieka, w atakowaniu człowieka, ile my im tej siły damy. Co możemy takim osobom powiedzieć? Prosta rzecz. Po prostu zrozumienia, czy prosta rzecz. Nie jest to prosta, natomiast to jest podstawowa rzecz. Zrozumienie, kim jest Bóg. Nawiązanie relacji z Bogiem. Jakby ponowne właśnie to odnowienie relacji z Bogiem. Dostrzeżenie, kim tak naprawdę jest Bóg. Kim jest Bóg w moim życiu. Jaka jest siła tego Boga. I odwrócenie się właśnie od zła, czyli należy przestać się interesować złem, należy przestać tym złem się fascynować. Mamy mieć świadomość, że te złe duchy istnieją, że one działają, że nie wolno nam się do nich zwracać. Natomiast my nie możemy żyć ich obecnością, nie możemy żyć w strachu przed nimi, bo to powoduje, że one nabierają właśnie siły, a automatycznie ta siła się bierze z czego? Bierze się z tego, że właśnie pokazujemy nasz brak zaufania do Boga, nasz brak wiary w moc Boga. Myślę, że te osoby też potrzebują takiego żywego, autentycznego świadectwa ze strony innych ludzi Kościoła, którzy by im pokazali żywą wiarę, to jak dobry jest Bóg, bo być może oni spotkali się z takim przeżywaniem wiary, pełnym radości, pełnym zaufania, takim żywym osobowym. Znaczy tak, no, prawda jest taka, że podstawowym jakby takim krokiem właśnie uwolnieniu z tej mojej praktyki 10-letniej, to co zauważam. Pierwszy podstawowy krok, najtrudniejszy właśnie w praktyce uwalniania, to jest nawrócenie, czyli nawrócenie, zwrócenie się do Boga. Jeżeli tego etapu nie przejdziemy pierwszego, wszystkie inne będą powodowały, że będziemy wracali do punktu wyjścia. Człowiek, który nie pozna Boga prawdziwego, nie zrozumie, kim jest Bóg, nie jest w stanie przebaczyć, a jest to drugi krok do uwolnienia, nie jest w stanie wyrzec się zła, bo w tym złu nie widzi wiele zła, prawda? Skoro nie wie, kim jest Bóg. Nie jest w stanie później stanąć w autorytecie, czyli sprzeciwić się złu, no bo będzie się złapał, bo Bogu nie wierzy. I teraz właśnie ta największa praca w Kościele, czy ruchu charyzmatycznym, ruchu, które są w Kościele, wspólnot, właśnie powinna się kierować na ewangelizację, czyli na pokazywanie prawdziwego Boga, pokazywanie Jezusa. Jak człowiek Jezusa nie pozna, nie uwolni się, bo będzie się po prostu złapał. Zło dla niego będzie kimś potężnym. Panie Grzegorzu, w tych licznych Pana podróżach, spotkaniach z ludźmi, którym życie się jakoś załamało, skomplikowało ze względu na obecność złego ducha w tym życiu, to ta materia jest bardzo szeroka, ja wiem o tym, ale zadam takie pytanie dzisiaj, aktualnie. Mamy 13 lutego 2016 roku. Pana zdaniem, największe zagrożenia duchowe dla współczesnego człowieka żyjącego w tym czasie w Polsce? Największe zagrożenie duchowe dla człowieka to jest przede wszystkim właśnie brak wiary. Brak wiary w obecność Boga. Brak wiary w to, że Bóg jest po prostu kochającym Ojcem. Nie jest jakąś energią, nie jest jakimś sędzią, który próbuje nas rozliczyć z naszych grzechów. Jest Ojcem, który człowieka kocha po prostu w taki sposób, jaki nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Człowiek, który to zrozumie, zaczyna robić się po prostu, staje się bezpieczny. Zło w tym momencie nie ma do niego dostępu. Oczywiście tych zagrożeń duchowych jest dużo, to możemy wymieniać naprawdę wiele rzeczy. To jest szerzący się okultyzm, magia, prawda? Cała kultura masowa, która w tej chwili powstaje, szczególnie w stosunku w kierunku młodzieży, skierowana do młodzieży, prawda? Można też taki film oglądać, gdzie jest wywiad z ludźmi, którzy no, przedstawiają się jako kapłani w kościele szatana z lat 80. i oni mówią, że im będą tą młodzież atakować przez muzykę, przez częstotliwości, przez symbolikę. To jest dzisiaj wszystko. Ale to wszystko
Ja mówię z własnego takiego doświadczenia, nie wiem na ile w tym jest racji w tym, co mówię, natomiast ja tak odnoszę wrażenie, że nie ma zagrożenia z zewnątrz, które mogłoby człowieka naprawdę zniszczyć, jeżeli człowiek zna Boga. Mm-hmm. Bo Bóg jest taką potęgą, taką mocą, która każde zagrożenie jest w stanie zlikwidować, tylko człowiek musi być przy Bogu. Panie Grzegorzu, stykając się z tymi trudnymi sytuacjami, z życiem tych ofiar działania złego ducha, tych ludzi, czy było coś, co Pana, nie wiem, szczególnie wystraszyło albo zadziwiło? Czy wystraszyło? Wiele, może na początku, szczególnie posługi, to niektóre sytuacje, zdarzenia przy osobach opętanych, no to są takie, które mogą wystraszyć. Później człowiek też troszkę w jakiś sposób do tego jest w stanie przywyknąć. Nie chodzi o to, że do zła się należy przyzwyczaić, bo zła nie może nigdy akceptować. Natomiast mówię, no, jakiś tam delikatny dreszczyk towarzyszy zawsze, no, w przypadku obecności złych duchów, kiedy mamy do czynienia z manifestacją demonów, kiedy one mówią, prawda, tam próbują straszyć, nienawidzą nas. Na pewno taką rzeczą, która jakby najbardziej, może nie dotyka, ale tak zostaje w pamięci, w sumie ważne, to trzeba się dzielić, to jest to, że możemy zobaczyć jakby dwie rzeczy w czasie tej posługi. Mam okazję widzieć. Pierwsze to, że jak bardzo demony złe duchy nas nienawidzą. To jest takie, no, takie namacalne, bardzo wyraziste, kiedy one się zwracają do nas. Ciężko powtarzać, co one do nas mówią. Natomiast no, są to takie rzeczy najbardziej obrzydliwe. Pokazują tą swoją nienawiść, ale z drugiej strony w tej posłudze jest takie duże piękno, bo modląc się na różańcu, demony manifestują się w tym momencie. Zaczynają na początku szydzić z tym modlitwem. Zaczynają robić jakąś wliczankę typu raz, dwa czy cztery. Jeszcze wam się nie znudziło, pytają o to, prawda? Ale za chwilę pojawia się krzyk, pojawia się wrzask. Ona tu idzie. Uciekają demony odchodzą. Przychodzi kto? Przychodzi Maryja. Dają świadectwo obecności Matki Bożej. Człowiek modlący się na różańcu powinien mieć świadomość, że Matka Boża zawsze jest. My mamy tę łaskę przy tych osobach opętanych doświadczyć tego, można powiedzieć, w namacalny sposób. No potwierdzają nam to niestety złe duchy, ale po prostu my to widzimy, że one przychodzą, bo że Matka Boża przychodzi, demony uciekają. Modlimy się do świętych, do Ojca Pia, Jana Pawła II. W pewnym momencie demony zaczynają krzyczeć. Zabierzcie stąd tych starców. Zniszczyli mi dużo po mojej pracy, całe życie tylko koraliki w jej rękach. I odchodzą. Czyli co, oni budują tak naprawdę, z nas nie chcą naszą wiarę. Podejdziemy do tego odpowiednio. Może nie robią tego na pewno świadomie i celowo, ale nie mają po prostu wyjścia. Nie mają po prostu wyjścia. Kiedyś modląc się przy osobie opętanej, czytając tak naprawdę tylko i aż Pismo Święte, psalmy, demony zaczęły przez tą osobę się odzywać, zaczęły coś tam bluźnić, zaczęły wyzywać, straszyć. Poprosiłem tylko Pana Jezusa, mówię, Panie Jezu, proszę Cię, nakaż im, żeby uznały to, że jesteś Bogiem, żeby Ci oddały pokłon, odeszły stąd. I w pewnym momencie demon zaczyna takim płaczliwym głosem mówić, Nazarejczyku, odejdź stąd. Nie upokarzę, nie załatw to normalnie, tak z innymi. Nie wiedziałem, o co chodzi. A za chwilę jeden demon, drugi, trzeci, każdy swoim głosem, takim znowu płaczliwym, nienawistnym, trochę przeraźliwym głosem zaczyna mówić, Tyś jest Panem. Drugi następny mówi, Jezus Chrystus jest moim Panem. Trzeci mówi, nie powiem tego, krzyczy parę razy, po czym mówi, Jezus Chrystus jest Panem i odchodzą. Czyli żywa Ewangelia, to co było napisane, jest napisane na kartach. Ale przede wszystkim, co to buduje, jaką wiarę? Prosząc Jezusa, On odpowiada, On jest obok. I to nie jest tak, że Jezus jest tylko przy egzorcyzmach. Jezus jest zawsze, kiedy jest czytana Ewangelia, kiedy jest na mszy święty, jest w Eucharystii. Duży sposób, można powiedzieć, no, substancjalny, prawda? Ale zawsze, kiedy Go wzywamy, On zawsze jest. Egzorcyzmy to jest taka, mówię, taka wielka też łaska dla tych, którzy mogą być przy tym. Doświadczenia tej obecności duchowej, nie demonicznej, bo mówię, tym się fascynować nie ma potrzeby, bo nie jest nic miłego. Natomiast mamy możliwość doświadczyć tego świata duchowego, świata Bożego świata, który jest po prostu przy nas. Panie Grzegorzu, a jak zachować się, już taką stronę takiej praktycznej pytam o to, zachować się w takiej sytuacji, kiedy będąc na rekolekcjach, czy na jakimś spotkaniu modlitewnym, jest jakaś wspólnota, większa liczba osób i nagle dochodzi do czegoś, co moglibyśmy nazwać manifestacją. Pojawiają się krzyki, jakieś takie... Przerażenie się pojawia. Tak. Co robić? Co robić w takiej sytuacji? Znaczy wiadomo, no, nie ma nic dziwnego w tym, że ktoś się boi, że ktoś jest wystraszony. Jak ktoś nie ma z tym do czynienia na co dzień, nie jest to żadna ujma tego w tym, że ktoś powie, że się boi. To jest rzecz normalna, bo nie jest normalne, że ktoś coś koło nas wrzeszczy. No.
prawda? Mm-hmm. Przede wszystkim, żeby podejść do tego w taki zdrowy sposób, starajmy się dostrzec, że tam jest człowiek. To nie jest diabeł, to jest człowiek. Diabeł się ewentualnie posługuje, prawda? Wtedy na pewno jest dobrze, jeżeli to jest jakaś, jest grupa, czy są rekolekcje, prawda? Jest duża grupa ludzi. Nad tą osobą się wtedy nie modlić. Mm-hmm. Stosuje się raczej taką praktykę, na pewno nie modlić. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to jest opętanie, no my tą modlitwą nad tą osobą w tym momencie tej osoby nie uwolnimy. My często nie wiemy, co jest powodem tego opętania, czy to jest na pewno opętanie, bo to też może być jakiś wyraz emocji, jakiś zranień z przeszłości, nie wiemy. Więc modlitwa w tym momencie może, jeżeli to jest mamy do czynienia ze złym duchem, rozjuszyć to zło jeszcze bardziej. Czyli odseparować. Złe duchy walczą. Ja stosuję taką prostą zasadę, znaczy zasadny sposób. Do tej osoby, podchodząc do tej osoby, mówię tak. Marto, mocą Twojego Chrztu Świętego otwieram Twoje usta. Otwieram Twoje oczy. W 90% to działa. Moc Chrztu Świętego jest tak wielka, że demony muszą ją uznać i usunąć. I ta osoba po prostu, kończy się manifestacja. Oczywiście można to powtórzyć raz, drugi, trzeci, demon czasami się zaśmieje, powie, nie masz władzy. Mamy władzę, którą dał nam Chrystus. Chrystus powiedział, tym, którzy uwierzą, te znaki będą towarzyszyć. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, prawda? I znowu, jest walka z nami, z złego ducha, na takie właśnie, na przetrwanie. Wierzysz Bogu lub nie wierzysz, demon powie, nie masz władzy. I człowiek się w tym momencie wycofuje ze strachu. Mhm. A wtedy mamy pokazać, w imię Jezusa. Marto, mocą Twojego Chrztu Świętego otwieram Twoje usta, otwieram Twoje oczy. Można też na różne inne sposoby, ale mówimy o osobach postronnych, które są, więc nie będę opowiadał jeszcze jak, co i jak. Natomiast to jest taki najprostszy sposób, taki zupełnie bezpieczny. Zwracamy się do osoby, do człowieka przez moc Jego Chrztu Świętego i tą osobę jesteśmy w stanie wtedy przywołać. Taką moc ma chrzest. Panie Grzegorzu, 10 lat już tej posługi przy osobach nękanych, zniewolonych, opętanych również niestety. Czy należy się obawiać czegoś, bać się o siebie, o swoich najbliższych, o swoje mienie? No, duch zły jest mściwy. Więc tak. Czy miał Pan takie sytuacje w swoim życiu, że może Pan powiedzieć, że tak albo nie, nie ma się czego bać? Znaczy tak, bać się... Tak, po ludzku zawsze się bać będziemy, prawda? Będziemy się bać dlatego, że jako ludzie mamy swoje wyobrażenie na życie, mamy swój bliski, mamy swoją pracę, mamy swój majątek, swoje myślenie o tym, jak będziemy żyli. Od razu w to właśnie wkracza zły duch. W to wkracza zły duch i buduje w nas taką świadomość. Może mi to zabrać, może mi to zniszczyć, może mnie dotknąć. Żeby się pozbywać tego lęku, bo nie jest to proste i to jest praca, to nie jest 10 lat, to jest całe życie, do samej śmierci nad tym będziemy pracować i trzeba o tym myśleć i starać. Mówi Pan o tej pierwszej sobie. Tak. Więc to zawsze nam będzie towarzyszyło, jakaś obawa się będzie pojawiała, bo to jest działanie złego, prawda? Natomiast ta praca ma polegać na tym, że ja zawsze sobie muszę uświadamiać, po co ja żyję. Prawda? Czy ja żyję po to, żeby być na wieczność tu na ziemi szczęśliwym? No nie będę. Że sobie to uświadomię, że moje życie i tak się skończy, a później będzie szczęśliwe, prawda? W tym momencie zło przestaje być straszne. Oczywiście on zaraz do głowy włoży pewne informacje, co może zrobić, co cię może dotknąć. To jest normalne, to jest ludzkie, że zaczynamy się wtedy gdzieś bać. To jest praca, to jest ta właśnie walka duchowa pomiędzy nami a złym duchem. Jeżeli w tą walkę wprowadzamy, staramy się wprowadzać Jezusa, robi się to łatwiejsze wtedy. Natomiast to będzie nam towarzyszyło zawsze. Cały czas musimy starać się właśnie uświadamiać sobie, wzbudzać sobie tą wiarę w Jezusa, w Jego moc i cel naszego życia, prawda? Jest taki intrygujący fragment listu świętego Judy. Teraz parafrazuję tylko, gdzie jest mowa, żeby nie mówić w pewnych sytuacjach. W takim wypadku modlitwy nie zalecam. Jest to tajemniczy fragment, ale on wskazuje na to, że są pewne sytuacje, pewne grupy osób, za które modlitwa jest niezalecana. Może Pan rzucić światło jakieś na tę sprawę? Znaczy ja powiem tak troszkę od swojej strony, bo z różnymi ludźmi mam do czynienia. Są to sataniści, są to ludzie, którzy są wikłani w magię, są ludzie, którzy byli satanistami i szukają pomocy. Powiem tak może troszkę tu pod kątem właśnie tej możliwości działania złych duchów na nas, czyli szkodzenia, prawda, uderzania w nas.
Jeżeli zwraca się do mnie człowiek, przychodzi człowiek, który był satanistą, on nazwijmy to najgorszy, ale on szuka pomocy. Jemu pomoc należy naprawdę udzielić, pomocy udzielić, należy za niego się modlić, można się z nim modlić, można się nad nim modlić, prawda? Człowiek zwraca się do Boga, a jest mu ciężko, bo przez te doświadczenia, które przeżył, przez te więzi ze złymi duchami, które sobie stworzył, jemu jest ciężko. My mu w tym momencie pomagamy. Jesteśmy również narażeni na działanie złych duchów, bo one zawsze atakują tam, gdzie robimy coś dobrego, prawda? Jeżeli spotykam człowieka, który na przykład przychodzi, chce pomocy, bo dzieje się coś złego, jest dręczony na przykład przez złe ducha, ale ja rozmawiam z tym człowiekiem i on mówi, że on z pewnymi rzeczami nie chce zrywać. On modlitwę traktuje w tym momencie jako coś magicznego, jako kolejny element magii, który ma mu pomóc w życiu, bo jest mu dzisiaj gorzej, prawda? A dowiedział się, że ktoś tam, jakiś kapłan, charyzmatyk może mu pomóc, prawda? Przychodzi po tą modlitwę. Wtedy za taką osobę, owszem, ja się będę modlił sam. Natomiast na pewno nie na mnie. Dlatego, że widzę, że ten człowiek po prostu nie traktuje Boga jak Boga i odrzuca całe zło. On sobie zostawia zło, zostawia współdziałanie z diabłem, a Boga traktuje jako takiego, jako taki dodatek do swoich potrzeb. Wtedy ta modlitwa jest niebezpieczna. Jeżeli mamy do czynienia z ludźmi, którzy są oddani całkowicie, satanistami, prawda? Czy za nich się można modlić? Są mądrzejsi w tym kościele, teologowie, teolodzy, którzy powiedzą, jak to robić. Na pewno Kościół za tych ludzi się modli. Za tych Kościół się modli, za tych ludzi jest wiele modlitw w Kościele, za niewierzących, za wrogów Kościoła, tak samo jak za Kościół się modli zawsze za zmarłych wszystkich, prawda? Więc tu możemy być spokojni, że za tych ludzi modlitwa jest. Problem jest często też taki, że osoby podejmujące modlitwę za ludzi związanych ze złem zaczynają wpadać w taki pewien rodzaj takiego przerażenia, strachu. Robią to, ale buduje to w nich lęk. Więc to też pokazuje, czy my mamy zaufanie do Boga. Zawsze, modląc się, zwracamy się do Boga. Jeżeli się zwracamy do Boga, zawsze jesteśmy bezpieczni. Natomiast musimy też wiedzieć, kiedy możemy się zwrócić do Boga, a kiedy możemy wystąpić przeciwko złu. Na pewno nie możemy występować przeciwko złu sami, oczywiście sami nigdy, tylko zawsze z Bogiem, ale wtedy, kiedy ten człowiek, który z tym złem jest związany, chce być z tym złem. Jeżeli ze zła nie rezygnuje, występowanie przeciwko złu na pewno jest tym ryzykiem. Są modlitwy, w których są modlitwy do prywatnego odmawiania dla osób świeckich, gdzie jest na przykład są takie fragmenty w imię Jezusa Chrystusa, czy mocą krwi Chrystusa. Duchy nienawiści, kłótni, czy duchy satanizmu, odstąpcie. Ja się mówię, możemy się za siebie modlić tą modlitwą. Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która jest związana ze złem i wcale z tym złem nie chce zerwać, taka modlitwa robi się wtedy niebezpieczna, bo duch, zły duch ma prawo do tego człowieka i ten człowiek mu daje prawo do siebie. Jeżeli on mu daje prawo do siebie, to zły duch wtedy można powiedzieć, jakim prawem ty mnie odganiasz od tego człowieka, skoro on chce ze mną być. Czyli nie jesteśmy odpowiedzialni za każdą sytuację, za każdego człowieka, nie mamy się za każdego na pewno modlić, tak? Ale w jakiś sposób pomóc mu możemy. Człowiekowi nigdy nie możemy odmówić pomocy. No, na tym mamy się opierać właśnie na tym, co nam sam Chrystus przykazał, czyli miłości bliźniego, prawda? Natomiast musimy też pamiętać, Bóg szanuje wolność każdego z nas, tak? Aż do bólu. Od urodzenia aż do śmierci. Więc jeżeli Bóg szanuje wolność tego człowieka, to my tym bardziej musimy ją uszanować. Jeżeli ktoś tej pomocy nie chce lub chce ją uzyskać na swoich zasadach, czyli nie poprzez zwrócenie się do Boga, tylko potraktowanie Boga jako kolejnego takiego czarownika, który coś spełni, no to wtedy ta pomoc po prostu nie ma sensu, bo tego człowieka utwierdzamy w niewierze. Zostawić go wtedy? Dać mu do zrozumienia, jeżeli będziesz potrzebował pomocy w taki sposób, który cię do Boga doprowadzi, to ja zawsze jestem do twojej dyspozycji. Dziękujemy bardzo za ten czas, Panie Grzegorzu. No i życzymy owoców tej niełatwej, ale pięknej, tak jak Pan powiedział, posłudze.